Siemanko, z tej strony Seedrox. Witam was bardzo serdecznie w takim dosyć nietypowym materiale, w którym wspólnie z Gadrinem pogramy sobie pochowanego. Siema Gadrin. Cześć. Cześć. Dzisiejszy materiał będzie o tyle nietypowy, ponieważ po raz pierwszy w historii mojego kanału zdecydowałem się nagrać jakiś odcinek z moją twarzą. Nie wiem, co na ten temat będziecie myśleli. Kiedyś jak pytałem was na live, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, odpowiedzieliście, że jak najbardziej. Także bardzo was proszę, abyście po obejrzeniu tego materiału napisali w komentarzu, czy chcecie jeszcze widzieć jakieś kolejne materiały z moją kamerką, czy może jednak nie do końca. Mam nadzieję, że jakoś nie będzie zła, ponieważ kamerka no nie jest jakaś super, ale liczę na to, że uda mi się jakąś tą zadowalającą jakość tutaj dla was zapewnić. Dobra Gadrin, gdzie ty jesteś ogólnie? Ja powiem ci, że jestem przerażony. Dlaczego? Bo burza u mnie jest. Ojej, u mnie była dzisiaj też, kurde, straszna burza. Ale powiem ci, że u mnie dosłownie codziennie jest burza. Codziennie. No właśnie, to jest właśnie wasza Irlandia, także... Nie, u nas właśnie nie ma nigdy burz. Nigdy. A, w sumie nie, bo teraz... Aha, bo teraz były takie upały i teraz ochłodzenie przyszło, tak? Pewnie. No. No dobra, nieważne. Dzisiaj pogramy sobie, tak jak mówiłem, chowanego. Czekaj Gadrin, trzeba wejść do tego arcade, tak? No, chodź do arcade i tam poczekamy sobie. Czekaj, dobra, chwila. Gdzie ja teraz jestem? Patrz, chodź na arcade i hide and seek i tam poczekamy, aż będzie jakaś arena, która restartuje się. No spoko, dobra, czekaj, ja zaraz zobaczę to. W tym momencie są jakieś 5. Okej, dobra. Jest jakieś 5 w tym momencie takich aren. 6, 7, 10, 20. Ale musimy czekaj. Patrz, jak masz wejście, to patrzymy na tę tablicę po lewej stronie, dobra? I tutaj jest już jedno, na środkowej tablicy jakby. Widzisz? Znaczy, nie. Tak, znaczy, nie. Ty gadasz. Patrz. No wchodzimy, hide and seek, okej, no. Okej, przed sobą masz villagera, tak? Tak. Dobra, po lewej stronie masz trzy jakby tablice, trzy potrójne rzędy, tak? I środkowa? Środkowa na samej górze hide 18, okej? Okay? Dobra. Próbuj wbijać, spamuj. No, spamujemy. Okej, okay, dobra. Uwaga. I... Fak. Coś nie idzie. Właśnie wszystkie się restartują, a to nie chcę. No bo to dopiero przed chwilą się zaczęło restartować. No, no, jestem. Rozumiem. Jestem. Jesteś? No, gdzie jesteś? Okay. Widzę cię chyba. Hej, w końcu. Hej, I just met you. Widzisz mnie? Tak. Dobra, spoko. Także tak, tutaj ogólnie niewiele wiemy na temat tego serwera. Ja wiem tylko tyle, ile powiedzieliście mi na live'ie, także dzisiaj będziemy tak naprawdę uczyli się tutaj grać. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Tym bardziej, że będziemy nagrywali go we dwóch, także mam nadzieję, że będziemy się tutaj też wzajemnie szukali. No i nad paskiem z doświadczeniem odlicza nam ilość sekund pozostałych do rozpoczęcia rundy. Wiedziałeś o tym Gadrin, czy nie? Wiedziałem, zauważyłem okay. To za drugim razem jak grałem na hide and seek. Dobra, spoko, także ja tutaj grałem tylko tak jak mówiłem na live'ie, więc zobaczymy. Zobaczymy jakim klockiem będę, Gadrin, jestem ciekaw jakim ty będziesz. Czekaj, uwaga, sekunda i. Okej. Okay. Czym jesteś? Fuck! Jestem tym, ja szukam was. A, jest! Fuck! A ty? Ty się chowasz, tak? Tak, ale nie powiem. Dobra, okej, okay, także jestem seekerem. Jestem seekerem. No i zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć tutaj szybko poszczególne osoby. Mogę ci powiedzieć interesujący fakt? No. W Harry Potterze seeker to osoba, która szuka znicza. O, nice. Szukający, w sensie. Nice. Please wait, dobra, mam czekać. Widzę, jak tam klocki biegają, kurde. Jakim ty jesteś klockiem? Bardzo fajnym. Ej, fuck! Okej, okay, dobra, chyba mam już pierwszą osobę, nie tylko... O, dobra, znalazłem go, spoko. Czaiś, pojawiłem się, koleś mnie uderzył i ten. Nawet się nie chował, dobra. Teraz muszę... Pewnie apczył. Muszę się tutaj skupić. A nie, bo cię uderzy, te. Ogólnie tutaj najważniejsze jest to, aby szukać podejrzanych klocków. Takich, które może nie do końca pasują, takich, które... Takich, które chodzą, takie, które podskakują coś sobie. Coś takiego, dobra, znalazłem kolejną osobę. Mogę ci dać podpowiedź? No. Chowam się. Aha, nie powiedz jakim jesteś klockiem, to będzie mi łatwiej. Nie powiem ci, błagam. Bo wtedy będziesz wiedzieć. Dobra, białym. Białym, kuźwa nie mów, że śniegiem. Tak. To jest pełno śniegu, błagam cię. Dokładnie. Nie mów mi, że jesteś śniegiem. Okej, czekajcie, zaraz zobaczymy. Ogólnie później pokażę wam to z perspektywy osoby, która się chowa. Mam nadzieję, że uda mi się być chowaczem. Chowaczem. W dzisiejszym odcinku. O, czekajcie, nie, tutaj wszystko. Wiesz co ci powiem? Że ty będziesz zostać dziennikarzem. Dlaczego? Bo jesteś bardzo dobry w pieprzeniu. No, ja lubię tak sobie popieprzyć. Moi widzowie, wiesz, też czasami się denerwują, jak tak pierdzielę non-stop, ale... Uwierz mi, że nie tylko twoi widzowie. O, czekaj, ale ziomek się wrypał, dobra, ale on już mi chyba... Nie, co, on może mnie zabić? Mieczem. Ej, what the fuck? Dobra, udało mi się go złapać chyba. W porządku. Blok cię zabije. Co? Bloczek cię zabije. No. Dobra, ile zostało ten? Jeszcze 15 osób się chowa, kurczę, musimy się tutaj sprężać. Ciebie jeszcze nikt nie znalazł? No człowieku, ale tyle akcji, takie ekscytujące, po prostu emocje są. No, ucie... O, what? Tu mnie mógł wejść.
U ciebie to nie wątpię w to. Człowieku. Właśnie... O, poruszyłem kamerką, nie. A weź ten, YOLO, weź się rusz. Rusz się. Nie, bo to są... Rusz się. Nie, to ktoś, jakiś warmon tu mi chodzi. A widzisz mnie? O, już wyciąka. Nie, już, już pobiegłeś ode mnie. Ojej, dobra. Już pobiegłeś ode mnie dalej, już nie widzę. Kurwa, czekajcie, muszę się cofnąć. I teraz tak, tutaj ogólnie też za każdą znalezioną osobę i tak dalej otrzymuje się chyba tokeny z tego, co mi wiadomo, ale nie do końca wiem, na co te tokeny wydać. Jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, bo sam jestem ciekawy. Ale to mi się wydaje, że te tokeny niekoniecznie są do Hide and Seek, ale też do innych arcade'ów. Tak, bo tutaj, no dokładnie, bo to jest, wiesz, to te tokeny możesz wydać pewnie na Hide and Seek, na paintballu, na splegu i tak dalej, bo to jest wszystko na tym jednym serwerze, nie? Może jak się zbiera 69 albo 666 tokenów, to można kupić VIP-a. No, na pewno. Jak ja już mam, czekaj, ja wczoraj na live zebrałem ponad 50 chyba, a bardzo mało grałem. Gdzie ty jesteś, kuźwa? Cicho, bo koleś tu obok mnie stoi i mnie nie zauważył. Tak? Fuck! Znalazł cię? Tak! Dobra, czekaj, kurna, okay, ale spoko. Tak stoi obok mnie, nie? Stał na mnie. I tak, wiesz, i tak patrzy na mnie, patrzy dookoła, wszystko bije bloki dookoła i mnie uderzył. I takie, fuck! A, rozumiem, właśnie tutaj, wiesz, też czasami na oślep atakujesz i możesz kogoś trafić, nie? Ale tak, miałem dobrą kryjówkę. Ty serio byłeś śniegiem? No. Ja też. Dobra, teraz jestem szukającym, gdzie jesteś? Dobra, ja też, właśnie obok basenu takiego, nie wiem, widzę czy... cię, widzę twój nick, bo widać twój ten. Wiem, że ty masz chyba najkrótszy nick tutaj. Chyba nie. No, jeden z najkrótszych, więc. Czekaj. Potem mogę cię. O, widzę cię, stój! Stop. Stoję. Jesteś gdzieś niżej, dobra. Idę do ciebie. A ty wyżej. Tak? Kurna, ciężko będzie teraz ich znaleźć, tylko trzy osoby jeszcze. To jest jakiś labirynt, wiesz? Się ukrywają, dobra, zaraz tam pójdę do ciebie. O! Pierwszy raz tutaj jestem, nie znalazłem cię, czekaj. Czekaj, jesteś na górze, tak? Nie, nie jestem na górze. Bo już tu są schody. O, widzę cię, stój, cofnij się. Chodź. O, siema Warmont. Idziemy. Warmont. Dobra, czekaj, trzeba się rozglądać za takimi... z dupy tymi klockami. Zostało 90 sekund, until the hiders... O, czyli jeżeli w ciągu 90 sekund ich nie znajdziemy, to wygrali, nice. Nawet nie wiedziałem. No, nie, jak można o tym nie wiedzieć, człowieku? Nie wiedziałem o tym. Ej, czemu, zobacz, te szafki są dziwne, bo raz tutaj nie było bloka, raz tutaj nie było bloka, a teraz tu dwóch nie ma bloków. To jest randomowo chyba się robi, wiesz? No wiesz co, nie mam pojęcia. Za mało tutaj gram, żeby ci... O! Tutaj można wchodzić? Nawet nie wiedziałem. No, szok. Ostatnio tu nie mogłem wchodzić. Serio? Ja tutaj jeszcze nie grałem. Ty grałeś tutaj? Trzy razy! Dobra. Okej, czekaj. Jak będę się chował, założę swoją magiczną czapkę szczęścia. Tak, żeby mnie tutaj nie znaleźć. Szkoda, że cię nie widzę. No. Dobra, o, czekaj. Kurna mać. Gdzie mam się chować? Co się śmiejesz? Co się śmiejesz? Nic. Zgubiłem cię. Właśnie ja ciebie też. Pobiegłem byle gdzie. O! Hej. Nie pasowało. Kurczę, mi się wydaje, że ludzie mogą jakoś latać te bloki. Aha, latać bloki. No w sensie mogą skakać na przykład trzy klatki do góry i tak dalej, żeby rozumiem, mogły... właśnie. Zastanawiam się, czy też jak jest na przykład jedna klatka przerwy, to czy możesz się tam jakby wbić jakoś? Próbowałem, ale nie dało się. Chociaż raz mi się udało, raz nie. To właśnie, widzowie, jeżeli możecie, napiszcie w komentarzach, czy jest szansa, żebym na przykład mógł tutaj wejść, o. Bo tu jest jedna kratka i czy jest szansa? Dobra! Ile zostało sekund? Koniec chyba. Koniec. Wygrali. No. Kurde. Dobra, teraz mam nadzieję, że ja się będę chował. Nie chcę po raz kolejny szukać. To sama arena, czy nie? Tak, dobra. Hajd 18, okej. Okay. Nie ma problemu. Nie chcę mi się szukać innych. za mało masz wokół, nie? O, jestem, dobra. A ty? Ja też. Okej, okay, nice. Dobra. Nawet widzę, tutaj są ci, którzy grali z nami wcześniej, bo są skiny podobne. No właśnie. Dobra, ziomale, zakładam czapkę. Uwaga. Poczuję się, możecie się teraz ze mnie śmiać. Jarek na live'ie mówił mi, że wyglądam jak facet, który sprzedaje hot dogi w tej czapce, także... A to tak, o co z tym chodziło? A to myślałeś, że co? Nie o to chodzi, bo dużo osób to mówiło, nie wiedziałem o co chodzi, nie wiedziałem skąd to się wzięło, nie? No właśnie chodziło o to, że wiesz, założyłem kiedyś tą czapkę i tak jak piszę, o, Syrus wyglądał w tej czapce jak wiesz, jak sprzedawca hot dogów, nie? Taki z GTA czy coś, typowo. Także w sumie coś w tym jest, bo tak to wygląda. Ogólnie jakby ktoś pytał, czapeczkę zakupiłem nad morzem, jak byliśmy razem z Gadrinem. Gadrin też ma taką, tylko że białą z czarnym napisem Gadrin. Dobra, ja się teraz chowam, jakim... Fuck, jestem tym gównem. Czym jesteś? A ty szukasz, czy nie? Nie. Jestem tym bacon blokiem. A ja jestem redstone lampem. Kurde, czekaj, gdzie ja mogę się zbić z tym? Czekaj, zaraz ci pokażę. Ja w takim fajnym miejscu się schowałem, że niech takie tak kurczę. Redstone lampą. Ty masz łatwiej ode mnie, powiem ci szczerze. Kurde, ej, tu nie mogę wejść, bo to jest stone właśnie, slab. Właśnie widzę, czekaj. Kurde, gdzie ja mam się chować? Fuck. Nie wiem. O, tutaj są jakieś bacon bloki. Kurde, czemu nie mogę tam wejść?
No nie ma gdzie wejść, nie? Chyba, są tak jakby tu. Ściany, że nie można się tam wbijać. Kurde. Nie mogę znaleźć kierujówki. Jest, ja mam, na takim krześle stoję jakby. Znaczy na takim, nie wiem, jak, nie, na takim schodku. Na takim schodku stoję moją lampą. Ta? To wygląda jak normalna dekoracja. O, dobra, tutaj będę stał, dobra. O. Znaczy lepsze to niż usnąć na środku drogi, nie? No co za... Ziomek stoi ze mną. No what the fuck? Nie widzicie? Koleś, widz. Dobra, okej. Okay. Dwa. Dobra, jestem już ten. Ej, ale i tak jeżeli... nie powinniśmy. Co? I tak nie powinniśmy sobie mówić, kim jesteśmy. Czemu? Ha, no właśnie, bo później... No. Ja wiedziałem o tym, ale chciałem cię tutaj wiedzieć. Aha, tak, dlatego mi powiedziałeś, kim szkoda, jesteś. Szkoda, że jeszcze mi nie powiedziałeś, gdzie się chowasz, nie? To by było dopiero mega. Ale powiedziałem. Nie. Nie, to się nie słuchałem w takim razie. Ogólnie jeżeli zaświeci wam się w eku, jakby pojawił wam się enchant na tym bloczku, to znaczy, że stoicie stabilnie i teraz wyglądacie jak normalny bloczek. Mam na głowie szkło, lol. Teraz już nie stawiamy klocków, teraz jesteśmy klockami. No, jesteśmy klockiem. O, dobra, dostałem... Fuck, ruszyłem się. Aha, chyba nie zrozumiałeś tego, nie? W lewo i w prawo. Dostałem miecz, ty też już masz miecz, nie? Ta, to chyba wszyscy sobie na raz, jak mi się zdaje. No być może, nie wiem. Zobaczymy. 217 sekund zostało. Kurde, jak widzę, jak tutaj latają obok mnie ci. Kurde, coś mi tu wyskoczyło. Fuck. LOL, tutaj. Mi tu... Ta... No? Taka lampa mi tu chodzi po drodze. A jeszcze nikt jej nie złapał. Jest. Fuck! A wiesz, jaka jest jeszcze fajna, dobra technika w tej grze? Uciekam! Właśnie to, taka, że uciekać cały czas. Kurde. Mam... Tutaj jest do dupy kampa. O, dobra, tutaj się schowam. No jak on zobaczył, że ja tu się chowam? Jakim cudem? Nie wiem, ale ja goście wyuciekłem. Normalnie ten, normalnie... A jakim blokiem jesteś? Uderzyłem dwóch i uciekłem, co? Jakim blokiem ty jesteś? Tym, śniegiem. Tak. No tak, no. Dobra. Mówiłeś mi, ale zapomniałem czym. Jest. A ty już szukasz, tak? Nie. Nie, wcale, widzę twój nick. Gdzieś, znaczy żartowałem, nie widziałem, ale chciałem, żebyś się wygadał. Dobra. A jaki nick? O czym ty gadasz? Weź w ogóle, co ty... Jezus Maria. Gdzie? Kurczę. O! Jest! W dupę! Yeah! To ty? Fuck! To ja bym, no. Jak? Chciałem, żebyś mnie tylko nie znalazł, żebyś mnie tylko nie znalazł i dupa. Musiałeś mnie... Dobra, 7 osób zostało. Mam jeszcze ile? Dwie minutki, ponad 2 minutki, także damy radę, myślę. Ale cię zrobiłem, Uśpa. Ale cię zrobiłem. Farciarz, no. Dobra, idę do ciebie. Gdzie jesteś? Bo tak, bo wiesz co, ja pamiętam, że zawsze przy łazienkach nie ma bloków. No właśnie, kurde, tak się... Ja musiałem tam szybko uciekać i dlatego tam stanąłem, wiesz? Dlatego, no. Dobra, jestem obok ciebie, chodź, szukam ich. O? Nie. Chodź tu do łazienek. O, wcześniej patrz, pokażę ci, gdzie wcześniej stałem. Gdzie? O, tutaj sobie kampiłem. To pokażę ci, tu, gdzie ja, o. Fuck, tutaj był bloczek, ty, ja stałem na kimś. Lol, no. Ja tutaj. Nice. Gdzie? Tu. O. I tutaj lampą stałeś? No. No to wcale nie podejrzane. Zaatakował mnie. Gdzieś tutaj musi być. No, pieprzamy wszystko, co się da. No. Ty, coś mi zaszumiło. Jak to uderzyłem? Uderz tą zaniczkę. Czekaj, bo ja chyba nie mam dźwięku w Minecrafcie. A ja wiem czemu. O lol, faktycznie zaszumiło, no. Wiesz czemu? Bo straciłeś te wszystkie. Staminę całą. O, bloczek chodzący, fajne. Zabij go. No pije. Jest. Dobra. Zostało 3 tylko. Kurde, znowu, tak jak wcześniej. Nie, to jest wkurzające, nie? No. Czekaj. No. No. O, czekaj. No. Kuźwa, nie ma. Tutaj. Ciekawe, czy można być doniczką. Jestem ciekaw. Chyba jak masz vivo tylko. No może, nie wiem, czekaj. Też obrazem o. Chodzić? Obrazem? No. O! Szumi mi, aha. Bo nie masz takiej staminy. Stamina mi się kończy. Właśnie nie wiem do końca, o co chodzi z tymi szumami. Na live pisaliście mi, że jak będę podchodził do kogoś, to będzie mi szumiło, ale... Nie do końca chce mi się w to wierzyć. O, tam jest wysoko notebook. Czy tam ten boombox, nie wiem jak to się nazywa. Jakie? What? O czym pier? Nie, nieważne. Tutaj może... No. Kurczę, ciekawe, czy może być niewidzialny w tej grze. Nie no, raczej nie. To już by było przesadne. Fuck, jest! Mam! Masz go? No, mam jedną osobę. Wow, Sąd nice. Nie. Znalazłeś go. A gdzie? No tutaj taki, przy takim jakby... Jak to się nazywa? Takie co bąbelki wychodzą. Jacuzzi? No, jacuzzi. Przy jacuzzi był taki bloczek.
Okej. Kurde, ja niestety już nie znalazłem nikogo. Dobra. A. No to co, 15 minut Madero chyba na dzisiaj wystarczy, co Gadwin, co ty na to? Tak mi się zdaje, już się tak nabiegałem, aż mi kręgosłup no właśnie, boli. Ale za kwas będę miał jutro od tego biegania. No, człowieku. Masakra. Dobra, ziomale, także cóż, to było na tyle. Jeżeli materiał wam się spodobał, zachęcam was do oczywiście pozostawienia łapki w górę. Napiszcie komentarz, czy chcecie widzieć więcej z tego serwera materiałów, czy może nie do końca. Napiszcie, czy chcecie widzieć również więcej odcinków z moją kamerką, z moją twarzą, bo... Nie, zdaję sobie ja sprawę, że możecie nie mieć ochoty patrzeć na mój krzywy i już więcej. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. No ale jakby co, napiszcie wszystko w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Czekajcie, co tam mamy? To jest więcej takich chyba fajnych serwerów. Będziemy musieli popróbować, co gadzim tutaj. Ty, co ty na to? Ty zawsze się widać na odcinkach, to może ja będę się żegnać. Dobra, to żegnaj się, okej. Okay. Ale boję się, że to spieprze. Bezsensownie. Boję się, że to spieprze. Dawaj, trzymam kciuki. A więc cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zachęcam was wszystkich do oceniania naszych filmików, jak i do komentowania. Piszcie, czy chcecie, jak już Citrox wcześniej wspomniał, więcej odcinków z tego. Może jeśli chcecie jeszcze ewentualnie ze Splega, dobrze mówię? Tak, ze Splega, bo tutaj też... Bo może moglibyśmy zrobić coś takiego na tym serwerze, że jeden hide and seek, jeden Spleg. Jedna runda tego, jedna runda tego. Aha, że jakby w jednym odcinku? Tak. Ale później ciężko będzie to nazwać w tytule. No jak to, hive? Jak? Hive, no jak ten serwer się nazywa. Hive. No zobaczymy, dobra, także... To tyle no cóż, chyba. Dziękujemy i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.